Najdroższy McDonald's na świecie, Liban, z najdroższym McDonald'sem na świecie. Znak zapytania, najwięcej na świecie za posiłek w McDonald's muszą zapłacić klienci w restauracjach w Libanie, poinformował saudyjski dziennik Arab News. Koszt zestawu burgera z frytkami i kolą to nawet 44,45 dolarów. Ok. 175,6 zł nakazując zapłacić 44.45 dolarów. Okej. Okay. 175.6 zł za Big Mac z dużymi frytkami i dużą kolą. McDonald's w Libanie oferuje najdroższe na świecie menu tej sieci restauracji szybkiej obsługi. Wynika z zestawienia przygotowanego przez agregator finansowy Expensivity Ceny zestawów posiłek dla dzieci, czyli popularny hap w Bejrucie, kosztuje 21,89 dolarów. Ok. 86,5 zł, co również jest ceną nie do pobicia przez inne kraje. Dla porównania, w najzamożniejszych państwach świata, takich jak Katar czy Luksemburg, ten sam zestaw kosztuje odpowiednio 3,02 dolarów. Ok. 11,9 zł i 7,04 dolarów 27,8 zł. W ojczyźnie Mtonaltesa skonsumowanie HP -E oznacza wydatek 3,68 dolarów. Ok. 14,5 zł. Kryzys i inflacja wygórowane ceny szybkich posiłków pojawiają się w Libanie w momencie, gdy ten niewielki. Bliskowschodni kraj zmaga się z galopującą inflacją i bezprecedensowym kryzysem gospodarczym. Niedobory żywności i leków stały się powszechnym elementem codziennej rzeczywistości, przypomina arabska prasa.